Cześć, jest ze mną Maciej Danieluk, ja nazywam się Dawid Łasiński, a w tych kilku lekcjach, filmach opowiemy Ci, jak stosować oprogramowanie dostarczone z ekranami ViewSonic. Maciej, czy to będzie trudne? Mam nadzieję, że nie. No to do roboty. W tym odcinku chciałbym pokazać Ci, w jaki sposób, korzystając z aplikacji My Viewboard Whiteboard, możesz podłączyć dysk Google'owy lub, jeżeli korzystasz z Microsoft 365, dysk OneDrive. Ja już zalogowałem się w przeglądarce na swoje konto i w tej chwili chciałbym podłączyć swoje dyski sieciowe. W prawym górnym rogu, gdzie są ustawienia konta, klikam na swojej ikonie i szukam zakładki, która nazywa się Chodź za mną lub w wersji angielskiej Follow me. Klikamy sobie na tą zakładkę. Po lewej stronie pojawia nam się menu, w którym mamy możliwość wybrania różnych rzeczy. Nas w tej chwili interesuje tylko integracja z usługą chmury. Klikam sobie w takim układzie w tą zakładkę i mam wszystkie możliwe chmury. Zobaczcie, Google Drive, Dropbox, mogę podłączyć konto osobiste OneDrive'a, albo jeżeli mam swoje konto służbowe w szkole, to mogę podłączyć to konto. Mam też możliwość podłączenia Boxa, Zooma, Google Classroom, plików Nextcloud i to wszystko może być zintegrowane. Podłączmy się w takim razie do Google Drive. Klikam sobie na przycisk Połącz, wybieram konto, które chcę zintegrować ze swoim dyskiem sieciowym, klikam na nie. Aplikacja prosi mnie o zezwolenie na wyświetlanie plików i odczytywanie plików z mojego dysku. I już w tym momencie dysk został podłączony. U góry widzę, z jakim adresem mailowym jestem połączony. Mogę też kliknąć Rozwiąż i w tym momencie po prostu mój dysk nie będzie już więcej podłączony. Jeżeli chciałbym podłączyć się jeszcze do osobistego konta OneDrive, bo być może niektóre pliki mam na koncie osobistym, to także klikam Połącz, przechodzę do logowania się Microsoftowego i wystarczy zalogować się w tym momencie na moje konto. Akceptuję żądanie, które każe mi dać ViewSonic i w tym momencie jest już to moje konto połączone. Jeżeli zaloguję się już do aplikacji tym samym kontem, na którym zalogowałem się w przeglądarce i do którego podłączyłem moje dyski sieciowe, to w aplikacji Whiteboard mam u góry w prawym górnym rogu ikonę, gdzie są od razu pokazane, które z dysków sieciowych są podłączone. Lub po prostu, jeśli chcę skorzystać, klikam na folder, klikam otwórz i mam już dysk mojego komputera, platformę ViewSonic Originals, dysk Google Drive i OneDrive. Możemy to też zrobić inaczej, bezpośrednio z Androida wbudowanego w monitor. Wystarczy, że otworzymy sobie aplikacje, które są dostępne na monitorze i spójrz. Cloud Drive jest to aplikacja, która pozwala na podłączenie dysku Google Drive albo OneDrive do swojego monitora po to, by móc korzystać z plików, które są na tym zawarte. W tej chwili masz już dostęp do swoich wszystkich plików na dysku Google'owym bądź na OneDrive'ie i jeżeli chcesz, możesz śmiało tworzyć lekcje na tych dyskach, wgrywać je na monitor interaktywny, bądź jeżeli coś zapiszesz na tym dysku, możesz to uruchomić bezpośrednio w swojej lekcji.